Annuncio Bobis Gaudium magnum. Abemus Papam Stworzyciel. Bóg Trójedyny. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 5 marca 1986 roku. Prawda o stworzeniu świata, o powołaniu go z nicości do istnienia skierowuje wzrok naszej wiary w stronę Boga Stworzyciela. Dzieło stworzenia jest objawieniem Jego wszechmocy, mądrości i miłości. Wszechmoc stwórcy objawia się zarówno przez powołanie stworzeń do istnienia z nicości, jak przez utrzymywanie ich w istnieniu. Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś ty tego nie chciał? Jakby się zachowało, czego byś nie wezwał? Pyta Autor Księgi Mądrości. Równocześnie zaś poprzez wszechmoc objawia się miłość, gdyż stwórca, stwarzając, obdarowuje istnieniem byty różne od siebie. I zarazem wzajemnie tak bardzo zróżnicowane. Tak więc od początku w całą strukturę bytu oraz istnienia wpisana zostaje rzeczywistość jego daru. Stworzyć to znaczy obdarować. Obdarować nade wszystko istnieniem. Ten zaś, kto obdarowuje, miłuje. Daje temu wyraz autor Księgi Mądrości, gdy woła: Miłujesz wszystkie stworzenia. Niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś. Bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił. I dodaję: Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, panie, miłośniku życia. Jest to zaś miłość bezinteresowna, skoncentrowana na tym, aby zaistniało dobro i aby to dobro trwało i rozwijało się wedle właściwej dla niego dynamiki. Bóg jako Stworzyciel jest tym, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli. Całe zaś dzieło stworzenia należy do wykonania tajemniczego planu ukrytego przed wiekami w Bogu, Stwórcy Wszechrzeczy. Poprzez akt stworzenia świata, a w szczególności człowieka, plan zbawienia zaczyna się urzeczywistniać. Stworzenie jest dziełem mądrości miłującej, czemu na wielu miejscach pismo święte daje wyraz. W tym punkcie prawda wiary o stworzeniu przeciwstawia się w sposób radykalny różnym odmianom filozofii materialistycznej, które głoszą, że powstanie kosmosu jest wynikiem ewolucji materii, którą można sprowadzić do czystego przypadku i konieczności. Mówi święty Augustyn, gdy więc Stwórca objawia się nam poprzez dzieła zrozumiałe dla umysłu, trzeba byśmy umysłem wznieśli się ku Trójcy której ślady dostrzegamy w stworzeniu. Prawdą wiary jest, że świat ma swój początek w Stworzycielu, który jest Bogiem Trójjedynym. Chociaż dzieło stworzenia przepisuje się nade wszystko Ojcu i tak też wyznajemy w symbolach wiary. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi. To równocześnie prawdą wiary jest, że Ojciec, Syn i Duch Święty są jednym i wspólnym, niepodzielnym, Principium – zasadą stworzenia. Pismo Święte dostarcza w sposób wieloraki potwierdzenia tej prawdy. Przede wszystkim, gdy chodzi o Syna, który jest Słowem współistotnym Ojcu. Już w Starym Testamencie szczególną wymowę posiada ten werset psalmu Przez Słowo Pana powstały niebiosa, który pełnego objawienia swojej zawartości doczekał się dopiero w Nowym Testamencie, na przykład w prologu janowym. Na początku było słowo, a słowo było u Boga, i Bogiem było słowo. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. Świat stał się przez nie. Prawdę o stworzeniu wszystkiego w Jezusie Chrystusie głoszą też listy Pawłowe. Jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy. W liście do Kolosan czytamy: On, Chrystus, jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w nim zostało wszystko stworzone i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi byty widzialne i niewidzialne. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim, i wszystko w Nim ma istnienie. Apostoł pisze przez Niego i dla Niego. Wskazuje więc równocześnie na porządek sprawczości i celowości. Do tego tematu jeszcze wypadnie powrócić. W liście do Hebrajczyków spotykamy raz jeszcze tę prawdę, że Bóg stworzył wszechświat przez Syna, oraz że Syn podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi. Tak więc, w świetle Nowego Testamentu, przede wszystkim za sprawą pism św. Jana i św. Pawła, Doznaje pogłębiającego wzbogacenia ta myśl, którą już Stary Testament wyraził, odwołując się do stwórczej mądrości, a przede wszystkim do stwarzającego słowa. Przez słowo Pana powstałe niebiosa. Owo stwarzające słowo nie tylko było u Boga, ale było Bogiem. I właśnie jak współistotny ojcu syn, to słowo w jedności z Ojcem stworzyło świat. Świat stał się przez nie. Stworzyło zaś świat w sposób odpowiadający o sobie słowa, jako obraz Boga niewidzialnego to słowo, które jest przedwiecznym synem, odblaskiem chwały Ojca i odbiciem Jego istoty. Było zarazem pierworodnym wobec każdego stworzenia, w tym znaczeniu, że wszystko zostało stworzone w słowie, synu, aby w czasie stać się, poza Bogiem. Powołanym z nicości do istnienia światem stworzeń. W tym znaczeniu więc wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. Można zatem stwierdzić, że objawienie zawiera w sobie prawdę o logicznej strukturze wszechświata od logos, słowo, albo też o jego strukturze ikonicznej od eikon, obraz, obraz Ojca. Od czasów ojców kościoła utrwaliła się nauka, że świat stworzony nosi w sobie ślady Trójcy. Jest on dziełem Ojca przez Syna w Duchu Świętym. W stworzeniu objawia się mądrość Boga, ujawniająca się w nim dwoista, logiczna i koniczna struktura stworzeń. Pozostaje dogłębnie zespolona ze strukturą daru, jak twierdzą niektórzy współcześni teologowie. Poszczególne stworzenia nie tylko są słowem słowa, którym Stwórca przemawia do naszego poznania, ale są równocześnie darami daru, noszą na sobie znamie Ducha Świętego, Stwórczego Ducha. Oto już w pierwszych wersetach Genezis jest powiedziane. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, wszechświat, a Duch Boży unosił się nad wodami. Te słowa, które w sposób sugestywny choć bliżej niesprecyzowane mówią o działaniu Ducha Świętego na samym początku Wszechświata, nabierają wielkiego znaczenia, gdy odczytujemy je w świetle pełnego objawienia Nowego Testamentu. Stworzenie jest aktem Boga Trójcy. Świat stworzony w Słowie, Synu, zostaje wraz z Synem oddany Ojcu, poprzez ten współistotny obojgu niestworzony dar, którym jest Duch Święty. W ten sposób świat zostaje stworzony w tej miłości, jaką jest duch ojca i syna. W czasie wybranym przez trójce, jako początek, ten ogarniony odwieczną miłością wszechświat zaczyna istnieć. W ten sposób stworzenie świata jest dziełem miłości, jest obdarowaniem, czyli darem stworzonym, który ma swoje źródło w darze, niestworzonym, we wzajemnej miłości ojca i syna, w trójcy przy Najświętszej. Katecheza dzisiejsza jest dalszym ciągiem rozważania o Bogu, stworzycielu świata, tak jak wyznajemy w składzie apostolskim wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi. Przepisuje się stworzenie przede wszystkim Bogu jako ojcu. I jest ono objawieniem jego ojcostwa, bowiem stworzenie jest już początkiem dzieła zbawienia. Stworzenie jest dziełem Boga Wszechmogącego, który jest równocześnie jeden i trójcą. Jeżeli wczytujemy się głębiej w pismo święte Starego, a zwłaszcza Nowego Testamentu, to odnajdujemy dzieło stworzenia nie tylko jako dzieło Ojca, ale równocześnie jako dzieło Syna i Ducha Świętego, można powiedzieć jako dzieło Ojca przez Syna w Duchu Świętym, tak jak się modlimy w zakończeniu każdej oracji mszalnej. Tak też objawia się i sama tajemnica stworzenia początek tajemnicy zbawienia. Pismo Święte Starego Testamentu ujawnia nam przede wszystkim stworzenie jako dzieło Bożej Wszechmocy, jako dzieło Bożej Mądrości i jako dzieło miłości. Na ten temat znajdujemy w różnych księgach Starego Testamentu, zwłaszcza w Księdze Mądrości, wspaniałe wypowiedzi. Dzisiaj były one przytoczone. W Piśmie Świętym Nowego Testamentu ta trójca Wszechmoc, Mądrość i Miłość znajduje swój wyraz osobowy. Wszechmoc bo dzieło stworzenia jest dziełem Ojca Wszechmocnego. Mądrość ponieważ dzieło stworzenia jest dokonane w przedwiecznym Bożym Słowie. Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo przez nie wszystko się stało, co się stało a bez niego nic się nie stało. Tak czytamy na początku Ewangelii Świętego Jana, podobnie w listach Świętego Pawła. Świat został stworzony przez Ojca w Synu, przedwiecznym Słowie. I stąd jego struktura logiczna. Jest dziełem mądrości. Słowo, mądrość przedwieczna Ojca jest początkiem dzieła stworzenia. Równocześnie jest to dzieło miłości. Bóg stwarza, ponieważ miłuje. I dlatego w Piśmie Świętym, nawet już na samym początku Księgi Rodzaju, czytamy o Duchu, który unosił się nad wodami stworzenia. Ten Duch, który pochodzi od Ojca i Syna, który jest miłością Ojca i Syna, jest również źródłem dzieła stworzenia. Stworzenie jako powołanie z nicości do istnienia jest pierwszym i podstawowym obdarowaniem, a to obdarowanie w stworzeniu ma swoje źródło w darze niestworzonym, którym jest Duch Święty jako miłość Ojca i Syna. Tak więc dzieło stworzenia, dzieło Boga Stwórcy jest równocześnie dziełem Trójcy Przenajświętszej – Ojca, Syna i Ducha Świętego. I stąd pochodzi najgłębszy dynamizm tego stworzenia. Stworzenie jest z Boga i równocześnie jest dla Boga, że ponieważ w Synu i przez Ducha Świętego lub też przez Syna w Duchu Świętym, powraca ono stale do Ojca. Stworzenie jest nie tylko z Boga, ale i dla Boga. Ma głosić chwałę Boga, ma objawiać rzeczywistość Boga, jak się wyrażają różni teologowie, bardzo trafnie, jest słowem ze Słowa, jest także darem z daru. Rozważajmy często tajemnicę stworzenia, rozważajmy ją nie tylko w świetle słów składu apostolskiego, naszego wierze, ale także w świetle całego Pisma Świętego, bo wtedy przybliża nam ono tajemnicę Boga. Niech Bóg błogosławi wszystkim pielgrzymom z Polski, zwłaszcza tym, którzy przybyli tutaj z archidiecezji, która ma za patrona świętego Kazimierza. Wczoraj wspólnie obchodziliśmy święto tego naszego patrona, naszego oraz naszych braci Litwinów. Sinceri, Santi, Chivice tu, novembre tu, avveni a preniungti, via di volontà tua, sicuri in cielo e in terra, Padre nostro quotidiano sono i nostri dimittono rendi vite vita nostra, vitano tra circo dei nostri miti mori e i sogni i in tentazione, tenoci induca intentazione sed libera la nostra